Nie ma hejos. Maciek wleciał Bikingiem. Jedziemy razem. Siema. Co, zrobimy próbę wyścigów, nie? Tak. Na krótki dystans. Dobra? Dobra. Drugi dzień świąt, piękna pogoda. A, jak go słychać fajnie. Terenowy Biking. No i to jest filterka stożkowego. Czy to lepiej pójdzie? Fajne miejsce tu jest na motocykle, żeby tu przyjechać, się spotkać. Fajne. Mam nadzieję, że paliwa mi starczy. słuchaj, weźmiesz sobie tak, jedyneczka. Na jedynce? No, na jedynce. Obroty, patrz. Musisz patrzeć na obroty. Na 5 jest, na 5 obrotów równo, nie? No. Odpuszczasz i gaz. Lekko, lekko. I sobie zobaczysz, jak on się zachowuje. I jak będzie słabo szedł na koło, to trochę mocniej gazu. Tak musisz wyczuć gaz. No. No to jedź. Nie jedne się? Nie, jak w tą stronę, to tutaj sobie odtąd rób. No spokojnie, pod nadzorem jesteś, nic się nie stanie. Ciężki motocykl, to się nic opatrz, widzisz? No, jedyneczka. No widzisz, no idzie, widać, ja widzę. Kamera może wam tego nie pokaże, ale kółko mu do góry idzie. Też się na początku bałem na ścigaczu, ale koledzy mi wytłumaczyli i powiem wam, że było fajnie. Najgorsze to były te lądowania, jak to waliło. Aż dym szedł normalnie, ale ja się tym nie przejmowałem, po prostu jazda. Dobrze nagrzane opony, w miarę czysty asfalt i kółko. Gdzie on pojechał? Chyba tam sobie trenuje. Dalej Maciek, pokaż Bikinga na kole. Tam potrenuje, to jak tu przyleci, to będzie dopiero. No majster szef, powrót. Powiem wam, że jeżeli ktoś tak dobrze wytłumaczy, to nie jest źle. To można sobie trenować. Nic się nie stanie. Ale najważniejsze to jest wyczuć gaz właśnie. Tu w Raptorze ja to jeszcze nie potrafię wyczuć gazu. Co, Maciek go pcha? Tam dwóch ich jedzie? Jeden pojechał, dwóch wraca. Nie, to jakiś skuter chyba jedzie. Duda jechał. Dawaj na koło mu. O, widzisz? No. No widzisz? Brawo. No i co? Jak Maciek? Spodobało ci się? No widzisz? Ale podniosłem, nie? No tyle gdzieś. A widać było? No. No trenuj, jedź tam, tu mi pokaż, tu ładnie pokaż. I tego gazu jak dasz więcej, to jeszcze wyżej będziesz. Tylko ty syry miej tu przy motorze. Bo będę cię gonił za to. I kolanami trzymasz motor, nie? No. A, jaki cwaniaczek. Biking. Nie wywali się, nie. Dobra, teraz ja zaraz potrenuję trochę. Oj, mi to słabo idzie. na tym Raptorze. Nie mam weny dzisiaj. Mogłem wziąć Betę. Jeszcze wyżej, jeszcze więcej gazu. Jeszcze wyżej. Ja tam był pola z tym do góry, że szok. Dobra, trenuję też. No a jak? Pokaż gębę uśmiechniętą. No i co? Nauczę się. No pewnie, że się nauczysz, tylko wiesz co? Tylko, że ja na starość zmądrzałem trochę. To weź sobie na 6000 teraz obrotów. No. Nie? I teraz jeszcze szybciej, bach, bach. Bach, bach. No tak, tylko że ja się boję, bo jak robi uderza, to taki się robi taki. No nie, no tak, no to tak no. Będzie, nie? No masz amor skrętu, no to czego się boisz? I słuchaj, jak lądujesz, to nie odpuszczaj gazu, trzymaj mu trochę, nie? No. Żeby on tak, wiesz, tak i żeby nie walił tak, nie? No. No. Właśnie się boję, wiesz? No nie, właśnie gazu, z gazem ląduj. Powinienem trzymać gaz? Trzymać, no. Delikatnie go odpuścisz, tak? Nie, trzymać go cały czas, nie odpuszczasz. No bo jak go odpuszczasz, to on ci jeszcze hamuje i uderza mocno, nie? No. I w simę może wpaść, nie? Musisz go... Co może wpaść? Simę. Co w co? No simę będzie, wiesz. Aha, że tak? No. Bo i przednie koło może wpaść w simę i przednie, nie? Tylne, przednie i tylne. Dawaj, dalej, nie ma czasu, Maciek. Na 6000 obrotów teraz. I widzę tu piona takiego już. Tylko w mieście tego nie próbuj, nie? Maciek! A kurwa, tu kamyszki są, to musi tu uważać. Maciek, u Bleka przełom był. Choćbym miał te nowe opony zniszczyć na tym kole. Ta droga jest lepsza do nauki niż tamta moja. Żebym ja miał trochę szerszą tą drogę jeszcze, to by było mega już w ogóle. Kawałek jechałem. Ja wiem, tylko ja nie widziałem, bo ja jechałem. Drugą jechałeś. A w skrzyżowaniu chodź tam. Gdzie? No tam. No. Skrzyżowanie z niczym. To nie jest skrzyżowanie, kuźwa, co mnie w piola robisz? Ale widziałem znaki, nie? No to mówię. Ała, patrz! Albym ci przypierdzielił! Ale mi też raz wyszło fajnie. No, też nie widziałeś. Ale wiesz co zauważyłem? No. Że bezpiecznie się czuję, jak robię dwa razy. To znaczy jak dwa razy? Nie za pierwszym razem podnoszę, tylko jak mu dam raz i drugi. Takie robię. To nie ma znaczenia, ale jak się bezpiecznie czujesz, to rób tak. No bo ja się, wiesz, ja się boję, jak on mi się podnosi, to mi się tak, kurde, nie, to sterowność tracę, nie? Nie, nie tracisz, nie? Tak ci się wydaje. Tak? No. Daj fajkę. To mi się krótko skończyło, chyba, czy to spojrzę. To co, jeszcze parę rundek zrobimy i spadamy, nie? Bo mi faktycznie tego paliwa zabraknie, ale lubię to robić. I co? Nie dziwisz się mi teraz, no, że... Ja się nie dziwię. Że głupawkę mam? No. I za to mnie lubisz, nie? No. Wiedziałem. Ale kiedyś byś tego nie zrozumiał. Ale powiedz, że motor też sobie dopasowałem, co? No, dopasowałeś, no. A da się golnąć? No. To daj kawałek. No wiem. I zaraz tym machniemy. Tylko wiesz, ja tak ostrożnie, nie? Ja za Bikingiem 1350 motocyklem jeszcze nie jechałem taką pojemnością, wiesz? Pierwszy raz. Kurde, ale bajer. Gdzie ten lakier ci zszedł? Tu? O tu, kurde ty. No to ktoś go malował, wiesz? Zobacz, tu jest oryginał. No. A ktoś go malował, wiesz, i dlatego ci zeszło, bo nie no. Powinno zejść, nie? Folię przylepiłem, no. Wiesz, nie? A widzisz, kurde, jak tu można ufać ludziom, powiedz. Nie? Ale nie, ogólnie zakup bardzo dobry. Powiem ci, że jeśli chodzi o ten, to super. Mam? Włączone? Tak, masz włączone i tu musisz sobie włączyć, nie? A tu odpalasz, nie? Dobra. Krótka, nie? No. Jeszcze nie zapomniałem. Kurczę, to ma odjazd, ty. Faktycznie coś go tak przydusiło. Ale to prędkość, jaką ma na tej jedynce. Jedynka tylko. Nieźle. Moim fajerem do pionu stawałem. Tym bym się bał, ale spoko. Fajera byłem wjeżdżony, nie? Słuchajcie, to tak się mówi, ale każdy sprzęt musicie być wjeżdżeni. W tych butach ciężko biegi opanować. Mega. Się wkurzy. No dobrze, no to... Maciek, to trzymaj się. Powodzonka. Powodzenia. Dzięki za fajne popołudnie. No, super. Nara. Ja też walę na dom. Bum, bum. Ole tam, bum, bum. Bum, bum. I na koło. A widzisz. ...1300 pojemność, 200 koni. 200 koni jeździłem, ale 1300 pojemność jeszcze nie. Kółko wyrwałem. Widziałem. No.